Na drogach o dwóch jezdniach kierujący obowiązany jest jechać po prawej jezdni. Na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu należy zajmować pasy znajdujące się na prawej połowie jezdni. Jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu, nie wolno zajmować dwóch pasów jednocześnie. Gdy tory tramwajowe są integralną częścią jezdni, w trakcie jazdy samochodem po nich zawsze należy ustąpić miejsca tramwajowi. W ruchu drogowym zdarzają się często sytuacje, które zakłócają sprawne poruszanie, chociaż są uregulowane przepisami i korzystający z drogi ich przestrzegają. Są też i takie, których przepisy nie rozstrzygają. Wówczas konieczna jest życzliwość wobec innych uczestników ruchu, ułatwianie im jazdy i pomaganie sobie wzajemnie. Jeżeli na przykład jeden z kierowców popełni błąd, to inni powinni pomóc mu ten błąd naprawić. Nie należy w takich przypadkach egzekwować na siłę swoich praw wynikających z przepisów, lecz postępować w myśl zasady: dzisiaj ja tobie pomogę, a jutro ty mnie. Tylko w ten sposób można łatwiej i bezpieczniej poruszać się po drogach. Kultura w ruchu drogowym ma istotne znaczenie dla porządku i bezpieczeństwa na drogach.